Tegoroczna 16. już edycja Sosnowieckiej Dni Literatury odbywa się niestety tylko w przestrzeni wirtualnej. Dlatego nasza wystawa również będzie dostępna, przynajmniej na razie, tylko w internecie. Polski plakat jazzowy pamięci Leopolda Tyrmanta. Taki jest temat tegorocznej wystawy. Leopold Tyrman jest patronem Sosnowieckiej Dni Literatury. Rok 2020 jest także rokiem Leopolda Tyrmanta. I Tyrman, jak wiadomo, był nie tylko znakomitym prozaikiem, ale i wielkim wielbicielem i propagatorem jazzu w Polsce. Stąd wystawa o polskim plakacie jazzowym jest poświęcona właśnie Tyrmanowi. Na naszej wystawie prezentujemy kilkadziesiąt z bogatej kolekcji pochodzącej z Dido Poster Gallery. Jest to krakowska galeria, powstała w 1960 roku, założona przez Krzysztofa Dydo. Krzysztof Dydo udostępnił nam ze swojej bogatej kolekcji około 30 plakatów. Najstarsze dwa pochodzą z roku 1956. W latach 50. No, jazz w Polsce dopiero się rozwijał, ale wtedy był też ten pierwszy boom na festiwale jazzowe. I te dwa plakaty najstarsze w naszej kolekcji są właśnie z lat 50. Najmłodsze natomiast z 2018 roku. Widzą więc Państwo, że Dydo cały czas te plakaty zbiera. Plakaty jazzowe, które prezentujemy, dotyczą z jednej strony zarówno festiwali jazzowych, jakie od lat 50. się w Polsce regularnie odbywały i odbywają, ale propagują także poszczególnych artystów. Na przykład mamy bardzo ciekawy plakat pokazujący Tomasza Stańka. Na pewno wielbiciele jazzu, ale i wielbiciele Polskiej Szkoły Plakatu poznają nazwiska autorów poszczególnych prac, bo autorami są na przykład profesor Roman Kalarus, który przecież jest także autorem naszych corocznych plakatów promujących Sosnowieckie Dni Literatury. Mamy także plakaty autorstwa Jana Sawki, mamy plakaty Leszka Rzeprowskiego, mamy plakaty wykonane przez Eryka Lipińskiego, więc są to nazwiska, które myślę są Państwu doskonale znane. Zresztą plakaty niektórych z tych autorów prezentowaliśmy też na wystawie zeszłorocznej poświęconej Gombrowiczowi. Oczywiście, skoro patronem całej wystawy i tegorocznej Dni Literatury jest Leopold Tyrmant, to na naszej wystawie nie może zabraknąć również Tyrmanta. Tyrmant, jak wiadomo, był nie tylko wielbicielem jazzu i znakomitym prozaikiem. I mam tutaj przy sobie najnowszą biografię Leopolda Tyrmanta. Jej autorem jest Marcel Woźniak, który będzie też gościem Sosnowieckiej Dni Literatury 26 listopada o godzinie 18 na naszym kanale na YouTubie. Będzie rozmowa właśnie z Marcelem Woźniakiem o Tyrmancie. I Woźniak udostępnił nam kilka dokumentów, kilka zdjęć pisarza ze swojej bogatej kolekcji. I mam nadzieję, że już wkrótce, być może w grudniu, będziemy mogli Państwa zaprosić do Zagłębiowskiej Mediateki, żeby Państwo mogli obejrzeć również te dokumenty i zdjęcia związane z pisarzem.